Witam Państwa bardzo serdecznie, wójt gminy Kije, Tomasz Socha. Szanowni Państwo, w ostatnich dniach do komisarza wyborczego wpłynął wniosek w sprawie odwołania wójta gminy Kije przed upływem kadencji. W moim odczuciu wniosek jest niezasadny. Jako wójt nie zgadzam się z zarzutami kierowanymi pod moim adresem, pod adresem Urzędu Gminy w Kijach przez pomysłodawców tegoż referendum. Szanowni Państwo, warto podkreślić, że w przeciągu tych trzech lat, trudnych lat, w których wszyscy borykaliśmy się z pandemią, gmina Kije pozyskała niebagatelną kwotę ponad 18 milionów złotych. Większa część tych pieniędzy przeznaczona jest na inwestycje. Część inwestycji jest już w trakcie realizacji. Mowa tutaj o budowie sieci kanalizacyjnych w czterech miejscowościach. Co do pozostałych trzech miejscowości, które nie są jeszcze skanalizowane, w tym momencie jesteśmy na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Ponadto w ostatnich tygodniach gmina uzyskała niebagatelne dofinansowanie w kwocie ponad 8 milionów złotych z Polskiego Ładu na budowę boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych na terenie gminy Kije, jak również na budowę instalacji fotowoltaicznych. Prace związane z realizacją tegoż zadania są również na etapie projektowym. Liczymy, że w styczniu uda nam się ogłosić przetargi i w 2022 roku. Kolejnym zarzutem, który jest kierowany pod adresem urzędu, mianowicie niesięganie po środki na transport mieszkańców, też wydaje mi się być argumentem chybionym, ponieważ jak wszyscy Państwo wiecie, od września 2020 roku firma zewnętrzna świadczy usługi dowozu uczniów do szkół. Jest to transport na zasadzie linii regularnych. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej jak to, że przewoźnik wystąpił zarówno do nas, jak i Urzędu Gminy, jak i do Starostwa Powiatowego w Pińczowie o wyznaczenie przystanków autobusowych na liniach regularnych. Co to będzie oznaczać? W skrócie będzie to oznaczać tylko tyle, że każdy mieszkaniec będzie mógł korzystać z transportu, który firma zewnętrzna będzie świadczyła na terenie gminy Kije. Pragnę tutaj tylko podkreślić fakt, że pojawienie się firmy zewnętrznej było spowodowane oszczędnościami. W tym momencie gmina generuje oszczędności w kwocie około 50 tysięcy złotych rocznie. Nadmieniam, że świadcząc usługi własnym taborem, nie było takowej możliwości, aby mieszkańcy korzystali z przejazdu autobusami szkolnymi. Była to linia specjalna, dedykowana tylko i wyłącznie dla dzieci z terenu gminy Kije, dla uczniów szkół. Szanowni Państwo, wartym podkreślenia jest również fakt, że stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku, więc de facto czas, kiedy obejmowałem stanowisko, wynosił ponad 6 700 000 zł. W czasie tych trzech lat kadencji udało się spłacić ponad 2 200 000 zł długu, jednocześnie nie zaciągając żadnych dodatkowych innych nowych kredytów, nie wygaszając przy tym inwestycji gminnych. Dalej realizuję mój program wyborczy punkt po punkcie. Szanowni Państwo, staramy się cały czas wsłuchiwać w głos mieszkańców gminy Kije, realizować ich plany, zamierzenia. Najlepszym przykładem tego jest już wspomniana kanalizacja, która była bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Kolejnym przykładem może tutaj być modernizacja oświetlenia ulicznego. Bardzo wielu mieszkańców postulowało o to, abyśmy zwiększyli ilość lamp oświetleniowych, ponieważ nie wszystkie miejsca były odpowiednio doświetlone. W tym momencie oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargu i w przeciągu najbliższych 3 miesięcy modernizacja oświetlenia ulicznego stanie się faktem.